Teatrem elżbietańskim nazywamy teatr angielski z czasów panowania królowej Elżbiety I, czyli okresu przypadającego na drugą połowę XVI wieku. To właśnie wtedy, po latach wojen i niepokojów, nastąpiły spokojniejsze czasy oraz rozkwit kultury, w tym teatru, który stał się niezwykle popularną rozrywką. W starożytności miejscem odgrywania tragedii i komedii był amfiteatr zbudowany z kilku części: skene, czyli garderoby, proskenionu będącego sceną, miejsca zwanego parodos, przez które wchodził chór, orchestry, czyli placyku dla chóru, a także widowni nazywanej teatronem. W renesansowej Anglii przedstawienia początkowo wystawiano na prowizorycznych sezonowych scenach, w prywatnych rezydencjach, a nawet na ulicach. Czasy elżbietańskie przyniosły nowy typ budynku, który miał służyć wyłącznie do przedstawiania spektakli. Nowe teatry budowane były na planie okręgu lub wielokątów. Znajdowały się w nich trzy rodzaje scen. Przednia, będąca podwyższeniem, na którym odgrywano wydarzenia rozgrywające się pod gołym niebem. Tylna, służąca do prezentowania wydarzeń mających miejsce w pomieszczeniach. I górna, na której prezentowano sceny balkonowe, takie jak słynna rozmowa Romea i Julii. Aktorzy nie byli odgrodzeni od widowni. Tanie miejsca stojące znajdowały się na placyku wewnątrz, zaś zadaszone galerie przeznaczone były dla bogatszych widzów i umieszczone po bokach. Zazwyczaj nie stosowano dekoracji, to aktorzy dzięki swojej grze mieli wpływać na wyobraźnię widzów. Bywało też, że używano tabliczek z nazwami miejsc. Stosowano za to bogate kostiumy. Długo również używano masek. Aktorami, tak jak w antyku, początkowo mogli być jedynie mężczyźni, a do odgrywania ról kobiecych wybierano młodych i urodziwych chłopców. W czasach elżbietańskich teatr przestał, tak jak w antyku, być sztuką o rygorystycznych zasadach tworzenia. Stał się natomiast rozrywką dla ludzi każdego stanu. Aktorzy, szczególnie w komediach, często zwracali się bezpośrednio do publiczności, która żywo komentowała wydarzenia. Gdy widowni podobał się spektakl, aktorzy mogli liczyć na oklaski i wiwaty. Jednak gdy przebieg wydarzeń nie zyskiwał akceptacji, pojawiały się gwizdy, krzyki, a nawet rzucanie kamieniami. By sprostać wymaganiom publiczności, sztuki musiały być ciekawe, pełne tajemnic, intryg i zwrotów akcji, a jednocześnie wzruszać, uczyć i bawić. William Shakespeare, uważany za najważniejszego reformatora teatru, znakomicie rozumiał oczekiwania widzów. Zaczął więc tworzyć dramaty, które zerwały z tradycją utrwaloną od czasów starożytnych, nie tylko pod względem budowy. Tragedia antyczna składała się bowiem z epizodionów, czyli części, w których występowali aktorzy, i stasimonów, prezentujących pieśni chóru. Nowy typ tragedii natomiast zbudowany był z aktów obejmujących większe części oraz scen, czyli mniejszych partii związanych ze zmianą liczby występujących postaci. Najważniejszą cechą dramatu szekspirowskiego stało się zerwanie z jednością czasu, miejsca i akcji. Wydarzenia nie musiały już rozgrywać się w jednym miejscu i od świtu do zmierzchu. Mogły też poruszać kilka wątków. W odróżnieniu od tragedii antycznej nie była też konieczna obecność chóru. Ponadto wprowadzone zostały sceny zbiorowe, podczas gdy w tragedii antycznej na scenie mogło występować maksymalnie trzech aktorów. W dziełach Williama Shakespeare'a nad bohaterami nie ciążyło już fatum, czyli nieodwołalna decyzja bogów. Sami decydowali oni o swoim losie. Nie musieli też być wybitnymi jednostkami z wyższych sfer o stałym charakterze. Postaci Shakespeare'a dojrzewają, zmieniają poglądy i dokonują czynów niespodziewanych. Ważnym krokiem było też odrzucenie zasady dekorum, która polegała na zgodności języka z treścią. W dramacie szekspirowskim tragizm i patos często mieszają się z komizmem, styl poetycki z potocznym, a świat rzeczywisty z fantastycznym. Dzieła Szekspira stały się inspiracją dla żyjących później romantyków. Podsumujmy. Teatr elżbietański to określenie teatru rozkwitającego w Anglii za czasów panowania królowej Elżbiety I, czyli w drugiej połowie XVI wieku. Za najważniejszego reformatora teatru uznaje się Williama Shakespeare'a.
Ówczesne teatry budowano na planie okręgu bądź wielokątów. Miały one trzy rodzaje scen – przednią, tylną i górną. Tanie miejsca stojące znajdowały się na dziedzińcu, zaś zadaszone galerie z miejscami siedzącymi przeznaczone były dla zamożniejszych widzów. Dramat szekspirowski zerwał z zasadą jedności czasu, miejsca i akcji. Bohaterami mogli być zwykli ludzie, nie tylko wybitne jednostki o niezmiennym charakterze. Nad bohaterami nie ciążyło też nieodwołalne fatum, gdyż sami decydowali o swoim losie. Wprowadzono sceny zbiorowe i zerwano z zasadą dekorum. Tragizm łączono z komizmem, realizm z fantastyką, a język poetycki z potocznym. Dzieła Szekspira stały się inspiracją dla żyjących później romantyków. W kolejnych filmach opowiem o oświeceniu i romantyzmie. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.